No ale to są ludzie małej wiary, więc nie dziwię im się. A, miałem wystartować z giveaway'em. Tak, z giveaway'em, w którym bo wygrania będzie będzie wygrania Chestra 2. Tu sobie pozmieniam. Giveaway jeszcze nie startuje. Orchestra 2 plus Rising Storm. Tak, koszt wejścia. Dajmy 40 pufów, bo to jest taka dziwna gra. PS Free for Life. O. Dobra. Jeszcze dajcie mi sekundkę, tylko to wszystko wklepię w system. No nie, włączyłem Pufsona. Boga, tygeniuszu zbrodni. Umrzyj na raczka, nie buraczka. The Tingles. Giveaways. Czyli tak. Skoro klucz PS3 for life. Kosztuje się też 40 puchów. Start. Także giveaway wystartował, możecie tą główną gierkę wygrać. Nie wiem, jak chcecie. Tak, co, ale do Orchestra 2 to raczej każdy ma. No ale chodzi tu o Rising Storma. Bo mam zestawik z bundla, robię czyszczenie dalej. Miałem to oddać już jakiś czas temu, no ale... A Rising Storm jest nawet fajny. Nawet grałem troszkę. Z naciskiem na troszkę. Dobra, zrobiliśmy misję u Abigail, u jego żony. Teraz zrobimy misję u jego syna Jacka, tak? Okidoki. No nie! Jego synu śpi, co? Fuck! Synu, budzę się pan! No fucking way, to jest dopiero... To w końcu pomiędzy 11 czy... A pierdzielcie się. Idę spać. Ale troszkę ciekawe to jest, że no... Pokonaliśmy tych wszystkich... złych typów. Naszych starych przyjaciół, nieprzyjaciół. I koniec końców wjedziemy teraz co? Spokojne życie. Ja tam nie chcę złożyczyć, ale no... Skoro twórcy... Gry, filmu, książki... Robią taki zabieg właśnie. Że... Powiedzmy, takiej finalnej walce mamy do czynienia z takim, powiedzmy, spokojnym życiem, to znaczy, że będzie jakiś plot twist. Że coś się jebnie. Zawsze tak jest. Znaczy, prawie zawsze. W sumie, jak czytałem książkę, czy też serię książek Dziedzictwo, to tam... Jest godzina? Powinno być spoko. To tam, powiedzmy, w połowie książki się zakończyła finalna walka i były takie spokojniejsze momenty, przez połowę książki. Także to w sumie nie jest... Huge fix. To nie jest zasada. Mimo wszystko, no mam takie cholerne przeczucie, że coś się tu spieprzy. No musi. O, siema. Ale pierzynką się nie przykryjesz, nie wiem, nie rozbierzesz się. No dobra, to ja też idę spać. Tylko tak się można przybliżyć czas. Innej metody nie znam. Niestety. Audi. It's a me, Flowey. Panie Jacku, panie synu. Chodź tu pan. Idę ci wpierdzielić. Za bycie złym synem. No way, no fucking shit. Jakie to jest głupie, jakie to jest bullshitowe wszystko. Rozumiecie? Muszę czekać.
Może czekać, aż cholerny syn tu przyjdzie. Wiesz, to jest takie super random. To taką mechanikę wymyślił. O, idzie, idzie, chodź, synku. Zastrzeleć jak super. A to pierdziel się. Idę pozabijać. No siema, wujek. No jak nie ma go tutaj, jak tutaj jest? Siedzi i książkę czyta. Nie, no pierdziele, idę stąd. Po prostu ja stąd idę. GTA 4 też były takie mechaniki? Znaczy była ta mechanika z czasem. Znaczy w sumie w każdej części GTA była. Ale no, w takiej, że trzeba na kogoś czekać? Nie przypominam sobie. Oskuj, że tego liska. Czy co to jest? Pieska periodowego. Kiedy to jest bullshitowe, nawet nie powiem. Dobra. O, ale czyli to był lisek. Panie synu! No, w końcu się pojawił znacznik. Zróbmy twą misję. John Marston and Son. Co, będą zakładać spółkę? Młody, nie czytaj tych książków. Powinno. Set out in the West, and it tells this amazing story of how people killed the savage Redskins, and how this man, this brave man, hunts the man who killed his father. I'm glad you're enjoying it. Talking of adventure, how'd you like to learn to track elk? Really big ones in the valley this time of year. We could use the meat. Well, I know you'd rather read your adventures. Trust me, this can be very enjoyable in its own way. I suppose maybe it's a little less dramatic. So, let's go, come on. You may get to see me get gored by some massive wild beast. Then you can write a story about that. Very funny, Paul. I've forgotten how funny he was. Grab your things. Co, książka? No nie, zostawił. Ja rozumiem jeszcze zostawić książkę, dobra, nawet nie rozumiem zostawić książkę na zewnątrz, pod drzewem, ale żeby zostawić książkę w ten sposób? Czy ten syn jest niedopierdzielony? No dobra, no. Szkoda, że płotki już nie ma, pozostał mi jedynie belcik. Follow dog Rufus. Dlaczego Rufus? Whatever you say, sir. Easy. You sure you're ready for this? I guess so. Now the trick to hunting is calm and patience. You gotta think and move like an animal to catch an animal. A rifle helps. Dlaczego tu uważasz? Elk don't stand still, son. I wouldn't know. W sumie nie wiem. Bo życie jest okrutne. A w zasadzie to, o czym mówimy? Bo już się zgubiłem we swoich własnych zeznaniach. Ale ten Rufus ma dobry węch. There won't be a next time. To do streama. Akurat w tym przypadku mam na myśli to, że moja przygoda z PS-em Trójką dobiega końca. Już wszystkie gry, jakie miałem do nadrobienia z PS-em Trójką, dobiegałem końca. Już nigdy nie będę musiał do tej nie do końca udanej konsoli wrócić. Będę musiał jakoś, nie wiem, porządniejszym, znaczy no, lepszymi grami
na porządniejszy sprzęt się zająć. No panie, wyjdę, nie strzelaj ci w dupę, no. Bo to by było gejowe. Dlatego wolę w łeb strzelić. What were you eating? Hope you were watching. It'll be your turn next. All right. Let's see if we can find some more. Go on, Rufus. Ale taka sprawa, że na PS-ie trójce, bo więcej nieudanych gier niż udanych i sama konsola, no, była, powiedzmy sobie szczerze, no, niespecjalnie udana. Nie dziwię się, że Xbox 360 wygrał poprzednią wojnę generacji. Tak samo się teraz nie dziwię, dlaczego PS4 wygrywa mimo wszystko wciąż tą wojnę. Dlatego nie mogę się doczekać, aż przejdę do PS4. Tam to dopiero są dobre tytuły, które chciałbym już od zaraz zagrać. Na przykład Horizon. Skuruj tego zwierzaka, tylko nie pieska. Jestem święcie przekonany, że jego rodzina zginie. No bo po co byłyby te spokojne wstawki? Mamy się, powiedzmy, zapoznać z jego rodziną, pokochać ich, polubić. Żeby na końcu patrzeć, jak umierają. I podobnie jak w przypadku GTA 4 będziemy finalną misję odbywać na polowaniu tych złodupców, którzy tego dokonali. A nie, to było na odwrót. Najpierw złodupcy tam coś zrobili, a później... Nie, tak. Nie. A nie, na pewno nie. Czy co? Co chciałem powiedzieć? Czekaj. Że najpierw dowaliliśmy złodupcom, a później oni dowalili nam. Tak, to było coś takiego. A później my znowu im dowaliliśmy. O, dobra, tak było w sensie. Takie, wiecie, wymiana ognia. Zresztą nie zdziwię się, jak Rockstar ponowi ten sam schemat. Co ich poprzedniej grze przed Red Deadem. Bo w sumie chyba takiego dużego przeskoku pomiędzy... Znaczy, przeskoku czasowego pomiędzy Red Deadem a GTA 4 nie było. GTA 4 bodajże z 2008, tak? Czy 7? Jakoś tak. A Red Dead 2009. Ja, w sumie też pomyśleć, że... W sumie też pomyśleć, że jeszcze jakiś czas temu Rockstar potrafiło wydawać jakąś grę raz na rok, raz na dwa lata.
A też czekamy na ich kolejną grę już od kiedy? GTA 5 wyszło w 2012, nie licząc konwersji, no to czekamy już 6 lat na kolejną grę. Czekaj, co ja mam zrobić? Nawet nie wiem. Nawet nie patrzyłem. A, Elk Meat. Howdy, friend. Oh, let's see what you got. And there we are. Enjoy the journey. That's gonna have to do for now. All done. Let's head home. Dobra, gdzie jest Belcik? Gdzie jest jego synu? A tam kurde chłopak biega. No debil. No debil. No mądrość to dziedziczył po matce. Dobra, idziemy synu. How much did you make? Never you mind. Enough to keep Rufus out of the stewing pot for a couple days. And what about me? What do I get? You get to eat, son. But I did have to work. That isn't fair. What can I say? I'm another corrupt landowner. Jaki śmieszek. I'll be rich one day, then you'll see. I sure hope so. And you can look after us when we get old. What do you mean get old? You are old. We ain't old. Uncle's old. Well, he should be in a museum. Yeah. Jaki śmieszek. Dobra, lecimy z kolejną misją. O kurde, jaki jestem bardzo honorowy, jestem najbardziej honorowym człowiekiem ever. O, jest synu, dobra, robimy u ciebie kolejną misję. Chyba dwie misje są u ciebie. I'm not. You are. Your back's tense and it's making the rifle jump. You're holding it wrong. Here, let me show you. I don't need you to show me, Paul. I guess not. Don't show me and you'll just run off again or something. It's better I teach myself. I ain't going nowhere. Whatever you say, Paul. Don't be like that. Sorry. I się w ciągu 5 minut co? Pokłócili? Długie, do czego on strzelał? Dobra, nieważne, Belcik, jedziemy. Aha. Teraz on jedzie na Belciku, to ja, na czym ja teraz jadę? Jakby cię koniku nazwać? Nazwę cię koniku... Kurde, no nie mam pomysłu, pany. Jak nazwać się okunia? It's gonna take a while for things to get back to normal. Normal? Was it ever normal? I don't know, but it'll get back. Nazwę. I promise. Nazwę cię Płotka. Na sześć kilku poprzednich płotek. Płotek, które umarły, płotek, które odeszły, płotki, płotek, które no zniknęły. I swear,
If it was down to me, I'd never have gone anywhere. They can't make it, can they? It's complicated, but seems they can. Yeah, I know. I wouldn't understand. Just some things you start have to be finished. Nazwij go Dojesz. Dobra, Dojesz. Mówi Dojesik. I didn't really know him. He died when I was just a boy. Died of what? Jack, he's found a scent. Come on, we can't stop now. Stay with me. Slow down. Let's go. Pop, is Uncle really your uncle? No. At least I sincerely hope not. He's probably lots of people's father, though. Well, why'd he call him Uncle Ben? Folks always did. Probably because he's always been older than everybody else. He was old when I was a kid. He was old when I was a kid, son. God must have had some purpose for keeping him on this earth. But I sure as hell don't know what that is. Yeah. Come on, boy. A może ten cały wujek to jest taki, nie wiem, inkarnacja Boga. W sumie jest stary, ma siwą brodę. Nie ma takiego szczekania czy wycia. Nie ma takiego uciekania, wilku. No, pozabijajmy sobie więcej wilców. Niech się Peta ucieszy. No i gdzie te wilce? Więcej strzelbów! O kurde, tej strzelby to jeszcze miałem. No ładnie. Psiaczku, dokąd ty nas prowadzisz? Są! Snek, uważaj! Fajny szelp. Siadaj, synu, nie siadamy, jedziemy do chałupy. Dajesz. Things were different. Rules were different, but that's over now.
Czasy się zmieniają. I'm happy with my two arms, if you don't mind. Just imagine it, though. John and Jack Marston, those wanted men in the West. And what about your mom? Well, I mean, we still come home. You live in a dream world. It ain't like they tell it in books. And it ain't no way to live life. It was ugly and brutal. All right, jeez. I was only joking around. You'll have a farm of your own. You can read and write. Don't waste your life, son. Dobra, jedziemy. Galopem. Audi. Dlaczego na przykład, nie wiem, witają się Audi? Co to w ogóle oznacza? Wiadomo, hello, good morning, good afternoon, hi. No to okej, okay, to są powitania jak powitania, angielskie, inglisze. No ale dlaczego Audi? Prawie wymaksowany honor mam. O nie. Muszę iść pomiędzy 5 a 6 do Jacka. No to nic, idziemy spać. No wejdź na to. You are an upstanding knight in the bleak western wildlands. Low and eye witnesses only report crimes after the first murder, coś tam, coś tam. Jestem najbardziej honorowym człowiekiem Dzikiego Zachodu. Choć w Meksyku mnie nienawidzą. Zdrajcy. Ja byłem dla niej dobry człowiek. Pomogłem im z rewolucją, a oni co? Strzelili mi w plecy. Siema. Howdy, it's a me. O, Jan, jest jeszcze ciemno. Trzeba pospać jeszcze trochę. Która godzina? No, przyzwoita. Pociąg w suszę. Dużo jeszcze tych misji u Johna? Pociąg jedzie. Ciuch, 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 ciuch. John! John! What is it, old man? It's Jack. The kid. Well, I just saw him out in the valley. Seems your tales of hunting got the better of him. He said he was going up to the pass, track down that grizzly that's been seen up there. Kid can't hunt a grizzly? Thing will eat him alive. I know. I tried to stop him. But you're worthless as a lawyer at a lynch. Damn you, old man. This is my son. Anything happens to him, you wish it was you that bear attacked. Topniesz go w tyłek. Dawaj, Belcik. Przepraszam, piesku, nie chciałem. Potęciłem pieska. Piesku, uważaj, że biegniesz szybciej.
galopem. Jak kuń. Będziesz takim kuniem psim. No raczej piesek ci nie odpowie, ale zaprowadzi cię może. Pewnie zginie ich syn. Znaczy pewnie nie, no ale... To taki dramatyzm sytuacji. No, jakie to jest nudne. Sorry, piesku, że cię stratowałem. W ogóle jaką jesteś rasą psa? Muszę zobaczyć z bliska. To jakiś beagle? Na pewno pies myśliwski. To jaki? Czy to jest labrador? O panie, to jest labrador. A wiesz, są takie łagodne pieski. Now hold tight. Are you all right? Yeah, I think so. You're lucky to be alive, you stupid boy. What'd I tell you about going off by yourself? Well, I go off by myself plenty. You just don't know about it. You're never around. So this is my fault? You disobeyed me. Well, I was trying to prove myself. Prove what? By getting yourself killed? You're always telling me I read too many books, that I'm not a real man. I never said that. I just thought if I could do something you'd like, maybe you wouldn't go away again. Son, I ain't going anywhere. And believe me, neither are you for a real long time. Come on! Go! What's your mother gonna say? I'm sorry, Paul. Please don't be angry. I ain't angry. I'm disappointed. Don't you ever run off on your own like that again. All right, all right. I told you I was sorry. What would have happened if I hadn't come along? I don't know. I'd probably be dead. Chyba coś przejechałem. A pile of bones right now. Przetręciłem. What would you care? I'm just a nuisance to you anyway. That ain't true, Jack. I'd do anything for you. You know that. Co demon? I guess there's only room for one hero in this family. Nie płacz. I ain't no hero. I'm just glad you're safe. Let's go. No mi też jest smutno z powodu tego, że płotki tu nie ma.
Zgubiłem wkłady do piórka. Ja pierdzielę, no ładnie. No i czemuś to zrobił, no czemuś to zrobił. Co ty teraz będziesz robił? Jak ty teraz będziesz piórka tylko rzutwą? No nie będziesz. Przybiałeś. I'm not asking you to be grateful. I'm asking you to do what I say before you get yourself killed. It's always one set of rules for you and another set for everybody else. You think I don't know what you did back in the old days? I'm not stupid. You could have fooled me. You think I didn't sit up and listen to Dutch and Bill telling all those stories? You think I don't know who you are? It ain't no secret I didn't get these scars falling over in church. But nobody tells me anything. You and Mom pretend like nothing happened. We just want a better life for you, son. Now rest. We'll have you home soon. Gdzie ja to wyprzem? A wiesz, że miałem też wczoraj problem wieczorem z Rysikiem? Nie mogłem go znaleźć. Bo zatem cię znalazłem go. Sam nie wiem gdzie. Ten mi starczy jakoś na 70 godzin gry. A tu ja mam taki unlimited rysik. To się nigdy nie psuje. Chyba. Nie wiem, nie znam się. Gdzie jest psiaczek? Tu jest psiaczek. Pokażcie mi tego psiaczka. To jest... To jest jak nic labrador. No, kurde no. Tutaj mam jeszcze wujka, ale na... A, mi się pojawił wujek, tobie. Family number is not... O, idzie wujek. Próbmy misję wujka w takim razie. Jezu, znacznik! Parkuj! Get up, old man! I am up. Get up! There, I'm up. Nigdzie ich nie ma. No, no przypał. No musisz kupić nowe. Nothing worse for an old man than sleeping in the warm afternoon sun. You want a long sleep, uncle? That can be arranged. It'll cost me less than food. You always was a hard and nasty man, John Marston. You always was a useless, conniving thief. And where's them cattle? Did you take them to pasture? It's coming around to that. When exactly? On the elderly. It's easy, but it ain't dignified. Come on, old man. We'll do this together. Pięciopak 20 zł. No, to cena jednego kepsa. Odpisz sobie kepsa przez jeden dzień, to będziesz miał. No nie, no naprawdę muszę znowu te kluwska prowadzić. Trzech kepsów. Mówię wielickich kepsów. Whoa, whoa.
Wilickie kepsy to jest wyższa sztuka jazdy. I ceny. Jezus. Gdy nie wiesz co robić z grą, daj mi cię z krowami. Plus 20 do gameplayu. Minut. Tych krówek. Dołączaj do krówków. No nie, krówki! Nie! O, wy son of the bitch! Moje krówki przez was zginęły! Wynocha z moich ziem! To jest moje bagno! Moje kasulki. Ile mi tych krówków zabiło? Jedna. Shut it, old man. Come on. Let's get this herd moving again. Watch out for them runners. Whoa there. 10 krówków mi zostało. Ja stale nie podjebał ich haczem, no. Wiesz co? To jest prawdopodobne. Trzy krówki, nie, dwie krówki mi tylko mają, więc nie staje źle. Biedaczyska. Ty, króweczka! Gdzie ty idziesz? Znalazł! Demon znalazł rysiki, wkłady do rysików. To jest szczęśliwy człowiek. Wszyscy stajemy i klaszczemy mu na ten wielki sukces. Klap, klask, klask, klask. Dobra, ja nie wstaję. Nie zasługujesz na taki honor. Biedne kiówki. You're famous. From now on, you no longer get in trouble for stealing horse. O kurde, mogę teraz kraść kunie i nic się nie stanie. Może wrócę do Meksyku. No kresnale to są mędy. Ale co tu się dzieje? Broken tree. Nazwali drzewo.
Wynocha z mojej ziemi! Sunsuch out there beyond that ridge. Wondering if it was worth getting you and going around some of them up. Fair enough. We're nearly out of money. Ranch is in turmoil. We may not make it through the winter. What could we possibly want with some good quality horses? Come on. That tone of voice ain't so becoming on you. Makes you seem all pent up and angry like some Blackwater would-be business tycoon with a bad case of hemorrhoids. I'll give you a bad case if someone just shot me in the head if you don't hurry up. Are you gonna man up, kid? Wolałem płotkę. Chodź, Belcik. Let's get after him. Why you gotta act so biggity all the damn time? What happened to you? What were you gonna do? Just look at them horses all day? Well, God forbid I'd do anything around here without checking with His Royal Highness first. Yeah, you're real good at watching. That's about all you're good for, apart from bending your elbow. I can't do right for doing wrong. You're an ungrateful bastard, you know. I did my best when you was gone. Your best is like anybody else's worst. Come on. I'm getting old. I gotta start taking things easy. You've been taking things easy for 40 years. Napijmy kunia, chcę moją młodową płotkę. Look, there they are. Ten jest fajny, ten szory. Nazwę cię płotka. No nie! Kurde. Nowa płotka mi spierdziela. Ej, te kunie są szybkie. Ty byś go nazwał... Sasza? Dobra, tylko muszę złapać tą Saszę. Dobra, czas tą minigierką. Jest, jak ta minigierka wyglądała, tak. Dobra, wytrzymaj, musisz ujeździć tą Saszę do końca. Ogarnij, że... Jej! Dobra, czas złapać innego kunia. Który konik jest ładny? O, ten ciapaty. Nazwę cię Achmed. Albo nie. Mr. Prezydent, o, Mr. Prezydent, El Prezydento. O, panie. Dobra. Taki ten El Presidento jest fajny. Get off of there, will you?
take care of her now. If you got one more left in you, go. Teraz jakiegoś takiego całego. Tego na przodzie. O kurde, taki ładny kuń. Już myślałem, że go ujechałem. No fucking way. Brązek! Brązek! Ja ci nie dam rady uciec z brązek, jesteś mój. Gdzie jest brązek? Tu jest brązek. Jesteś mój. Ja już to powiedziałem. Ciężko się tego kunia ujeżdża. Jej, brązek złapany. Da, mamy. Ja, mamy Saszę, El Presidento i Brązka. Bo tu była bramka. Make sure there's enough fresh hay. We need to keep them strong. All right. Damn, a little gratitude wouldn't kill you. No, już zasumlowali te kunie. Dobra, kolejna misja u Jacka, której wcześniej nie było. The last enemy that shall be destroyed. Toż czuję, że w tej misji będzie przełom jakiś. Zostajemy wyrywany z tych nudnych, codziennych misji. By the time your turn comes, hell, this could be the nicest farm in the county. No nie, pominąłem cutscenkę. No fucking way, co się dzieje? Ja wiedziałem, że coś się takiego stanie. Get out! Wilhelm Scream! Wynocha z mojej ziemi! Go check on your family, boy. Nawet nie wiem, co się stało. Wiem, że typy mnie zaatakowały. What's
wrong? What's happened? Stay inside, you hear? Like I said, there'll be more coming. Paul, what do they want? I don't know, son. Whatever it is, it ends here. Oh, look how many there are. They're gonna kill us, aren't they? This is what's happening, partner! I ain't got no time for nonsense! That's enough, partner! No nie, wujek dostał! No shit! To jest moja ziemia! Ała, 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 dostaję w pierdziel! To są Meksykańcy! No i wujku. Oh my god, they killed him. They killed. Ain't nothing we can do for him now. Biedny Kenny. We're leaving the farm. I'll watch from the silo. You two go to the barn, get the horses ready. John, I'll meet you there. Biedny wujek. Wujek to był dobry wujek. Wujek dostał jednego strzała, umarł. Ja dostałem 10 strzałów, żyję. Jej. Wujek to jednak miękka pipa jest. Get good.
No fucking way. Co? 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 What? Co? Ej! What? Co? A, no co za Fred głupi! No co za głupi Fred! No bez jaj, no co za głupie Freddy. Dlaczego mnie zastrzeliły? No, nie mów, że jeszcze umrzesz. Opie. Przyjmowałeś więcej klat na... Więcej kul na klatę, halo. No co za... Woodface. Co tu się stanęło? Co to... Koniec, czy... A! Did you hear that? Jack, we have to go back for Pa. Let's go! Teraz zginam jako Jack. No dobra. I na El Presidente jeździemy, fajnie. No way, no... John nam zdechnął i co? Gram teraz jako Jack, teraz będziemy dokonywać zemsty za niego? Wiesz, mógł to ogarnąć lepiej. Rzucisz mi na nich mołotołów kilka. Pamiętaj, że teraz dali spokój godzinie. To rodzaj poświęcenia. Co w sumie faktyczne, bo... What the fuck? Gdzie się ma? Się ma, Mistus. A faktycznie 1911 rok jest. Się 34 lata go się miał. Tak? Nie, 38. I to... Ciekawy koniec, tyle powiem. O ile to jest koniec? Nie mówcie, to jest Jack? Kurde, gościu wyrósł. A tu jest matka jego. 3 lata później umarła. O, brązek został. Wow, fucking way, ale takiego końca się nie spodziewałem. A tutaj kto? Wujek. Umarł w 1911. Niemożliwy do zapamiętania. Na zawsze w naszych sercach. Nie dam rady doczytać, co tam jest. No. Odliczyliśmy po ojcu tą samą broń, z tak samą ilością amunicji. Nie, tam było napisane impossible to forget, niemożliwy do zapomnienia.
No. Ej, co teraz? To już koniec? Czyli co, jestem teraz całym tym Jackiem. Niech zgadnę, tu wujek spał. Co mi tu pisujecie? No dobra, ale co ja tu mam zrobić? Żadnych napisów końcowych, niczego. Nie widzę żadnej misji. Ej, tu już jest koniec? Jeśli to był koniec, to jednocześnie to był najbardziej bullshitowy koniec ever. A zobacz w internetach. To faktycznie jest koniec. Bo wydaje mi się to niezwykle dziwne, żeby tak po prostu się zakończyło, bez napisów końcowa i nic. Chyba że czekam na jakiś true ending, jak jest to w przypadku tego, cholera jasna. No. The last time, no. No dajesz mystus. No bo to mnie dziwi. Żadnych napisów końcowych, ani nic. A z tego co widzę, to właśnie była ostatnia misja. Dobra. Remember my family. Remember my family is a stranger side mission. This mission also serves as epilogue to the Red Dead Redemption main storyline. This mission cannot be completed by John Marston as it occurs after death. Jack Marston, John's son, is now the prince as he seeks to avenge his father's death. Aha, dobra. Czyli to nie jest koniec. Już chyba wiem, gdzie jest ta misja, dobra. No, ciekawe podejście do końca.
bardzo ciekawe. Że tak pokazuje mi ostatnia misja, no okej, okay, bez żadnych napisów, ale nic. Ciekawy zabieg. A głos dorosłego Jacka w ogóle do niego nie pasuje. Zupełnie. O, patrzcie, bizony. Ile bizonów. Naprawdę jestem zmieszany tą końcówką. A, gdzie jest sklep? To najpierw najważniejsze. Chwila. Gunsmith, dobra. Jest tutaj obok. O, jednak się ta gefka nie czytała. Ło, pistolet Mausera. Kajakano rifle, o, dobra. Takie drogie, nie stać mnie. Explosive rifle. A to jest karabin taki, w sensie snajperski. Mauser jest z kolei ciekawy. Na przetestowania go wezmę. I amunicję do pistoletu. Chodź, Brązku. O kurde, tu jest fryzjer. Ale nie, to nie jest fryzjer, to jest krawiec. Chodź, Brązku. Da, tu była misja jakaś. Hello there, sir. You look like a man who can do an honest day's work for an honest day's pay. Well, then looks can be deceiving, pal. Perfect. Because honesty is, in my business, the worst policy. I work for our well-respected governor, Nate Johns. Yeah, makes sense. Now, there is a certain individual spreading nasty rumors about Mr. Johns. I'd like you to put a stop to this vile gossip and malingering. I suppose I could handle that for the right price. Now, this individual has had the misfortune to be photographed enjoying some rather inappropriate. Co z tymi koniami w tle? No, albo z tym jestem. No, patrzcie, co to się typy robią w tych koniach? Coś tak trzepią. Proud.
Gdzie mam ty pokazać się te? Jezus, pokażcie mi na tamtym. Tak, ja nie lubię tych stingerowych misji. Są takie irytujące. Przecież dlatego ich nie robiłem. Dobra. Ja sobie cenię ten motyw z Gitar 4 jak DLC-kach oraz Gitar Chinatown Wars. Fajnie zupełnie fabuły. No dobra, mniej więcej orientuję się gdzieś tu w tym mieście. A, tutaj. W banku? Are you looking for me? Hey there, fella. How do you feel about our governor, Nate Johns? Nate Johns? Why, that no good lying backstabbing bastard, I'd like to see him horsewhipped. Why you ask, friend? Just making sure I had the right man. You want to take a quick look at these photographs of you coming out of a fine place of not much repute? What? As I was saying, before I was so rudely interrupted, Nate Johns is a fine, fine man and an even better governor. And I consider it an honor to call him my friend. Wise man. $20 tylko. Teraz coś z jakim lejkiem. Żeby kiedyś zrobił... A. Gdzieś tutaj mam iść, dobra.
muszę znaleźć jakąś Emily Ross. Gdzie to jest? Na południe. Nie chcę nic mówić, ale ja już jestem na południu. Ja pierdolę, pokażcie mi, jak to wygląda na jakimś gameplayu czy co. Aha, dobra, ja w ogóle w złym miejscu. Ja w złym miejscu w ogóle. Zaczynam tą misję. Zupełnie innego poboczniaka robiłem. Da, tu jest miasto. Typu jest gdzieś tutaj. To jest chyba jedno. Jaki to jest bezsensowny koniec? Jaki to jest bezsensowny koniec? No. Rany boskie. To mogło być o wiele lepiej zrobione. Tak po prostu z dupy. O. I tu jest właśnie ten typek. With the government? You one of them agents? Sure, son. Why you ask? Did you work with a man named Edgar Ross? I have something for him. Edgar Ross? No, but well knew of him. A fine man if you wanted results. Won himself a chest full of medals. I think he went and retired about a year ago. Last I heard, him and his wife moved out to a cabin on Lake Don Julio. Lucky guy, getting to take it easy. Fighting crime in this dump, that's for sure. Well, thank you for the information, mister. Dobra, no i teraz lecimy na to jeziorko. Brązek! Ej, Brązek, chodź tu. Brązusiu! Dlaczego włączył mi się znacznik? Ciekawe. Mogę już odstawiać się na bus? To tam, że pada deszcz. Rozpalmy ognisko. Za bullshit z tą misją. Excuse me, ma'am. Hello, young man. Hi.
What are you doing out here? Are you out visiting the lake with your family? No, ma'am. I was looking to deliver a letter to Edgar Ross. That husband of mine. That bureau just won't get its towel. Czemu nie ma to jest kończenia i ty raczej wywołuje zapytanie, czy Gesie nie zepsuło? No właśnie. Ale nie ma żadnych wskazówek. Nie, okej, okay, fajnie, że jak chce ci się grać jeszcze po tej, powiedzmy, po końcu. I żeś na potrasz się przez przypadek coś takiego i kurde, wow, jaki fajny Bayer. Ale no, kurde, wolałbym, żeby była jakaś wskazówka, że coś takiego możemy zrobić. Dobra, Rio del Toro. Jest to? A tam miałem, też miałem dzonka, chociaż pierwsze co zrobiłem, to pojechałem do miasta i natknąłem się spotkałem na typa. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, no to jest dość nietypowe podejście. Ciężko mi oceniać, czy to jest dobre podejście, czy złe, no ale na pewno nietypowe. W zasadzie nie mam nic przeciwko nietypowym zakończeniom, a o ile są dobrze zrobione. Hey there, mister. How's the hunt? Pretty good, son. Got me a few rabbits, coyote, elk. Still looking for some trophies for the parlor. I've got a letter here for Edgar Ross. You know him? I heard he was down in these parts. I know him, he's my brother. Gone down river, duck hunt. Must be a pretty important letter to have come all this way. Oh, yes, sir. Real important. I'll be on my way home as soon as I deliver this message. You best be off then. Just don't get on his bad side. He's got a filthy temper. No dobra. Wiesz, masz dwa wątki. Ojciec poświęca się, aby dali spokój jego dziedzinie. Potem syn dokonuje zemsty oprawcy ojca. No to jest całkiem poprawny jak na USA, tak mi się wydaje. Cóż, kłócić się nie będę. Dawaj, Brązku, jedziemy. Mam cię gdzieś. Excuse me. You Edgar Ross? Do I know you? Forgive me for startling you, sir. I have a message for you. My name is Jack Marston. You knew my father. I see. I remember your father. I've come for you, Ross. And you, boy, have sure shit found me. You killed my father. Your father killed himself with the life he lived. You killed him. I saw you. You keep saying that. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. And I'll shoot you like one too, you little piece of trash. Now get out of here before I kill you as well. I ain't going nowhere, old man.
Jezu, jestem słaby w pojedynkach. Ale mam Mauzyla. No! Fuck. Nie uda mi się. Like a dog. Ciężko to trochę było z Mauzyla zrobić, ale okej. Ale okej. No, i dziękuję. Dobranoc. Tak powinno być. Nie mam nic przeciwko nietypowym zakończeniem, ale... jeśli są dobrze zrobione. Tutaj czegoś brakło. Takiego, nie wiem... Wiadomo, że domyślaliśmy się, że... No, mimo wszystko, taki koniec. Jesteśmy teraz synem. Odwiedzamy jego grup. To faktycznie wypadałoby się zemścić, ale nie było żadnej wskazówki, w jaki sposób to zrobić. Że tak powiem, tworzyliśmy własną historię, jakby nie patrzeć. No ale dobra, Red Dead ukończony. W czasie 15 godzin, tak jak mówiłem, plus 2 minutki. A, pyk. Tutaj skończyliśmy. O nie! To jest Gothic. Tu jest Red Dead. O nie! Zielonego kolorka nie ma już. Dlaczego przygasło na chwilę? Przez chwilę? Czuję, nie ma muzyki. Ale przynajmniej złota trofka! Złota trofka! Jej! Dokończę, co zacząłeś. Skończyłem. I gdzie ty jesteś? Gdzie twoje zwłoki wypłynęły do Meksyku? Ale jest to kapelusik. O panie, to jest pistolet czy karabin maszynowy? No nic. Skończyliśmy. Został nam jedynie do ukończenia dodatek Undead Redemption. Jest Undead Nightmare, ja pierdzielę. No końcówka jest bardzo nietypowa, to przyznaję. Także już możemy skasować z tej listy Red Deada. Udało się, jakoś się udało. Ostatnia ocena, ostateczna ocena. Jakby ocenić tą grę? Tak się waham pomiędzy 7 a 7,5. Bo ta gra była dobra, ale nic więcej. Ta gra była dobra, no ale bez szału. Końcówka to był eksperyment. Średnio udany eksperyment.
że nie wiem. 2 na 10, 7,5 desu nienawidza. To jest zagwozdka, powiem wam. 7, 7,5. Policzmy sobie waszą średnią, czekaj. Obliczę średnią. Pięć i pół średnia wychodzi. O nie. 5,5 to ja nie dam. Najpierw wygląda na eksperymentalne. No właśnie. Nie dam tej połówki za eksperymentalne. Bo to zakończenie ani mnie nie ciepli, ani nie zimni, czy jak to się mówi. Sęk tym, że jest eksperymentalne. Ciekawy pomysł, ale troszkę irytujący. Na dłuższą metę, no nie do końca udany. Sześć załapanie jebanych QB aimbota. Ale aimbot właśnie był przyjemny. Dzięki aimbotowi dobrze się bawiłem nawet przy tej grze. Nie wiem, 7,5. Damy 7,25 na 10. Pierwsza eksperymentalna ocena. Jako, że było eksperymentalne zakończenie, to daję eksperymentalną ocenę. 7,25 na 10. I okej. Okay. Wydaje się sensowne. Wydaje się okej. Okay. Także Red Dead zakończone. Zostało nam jeszcze do zaliczenia Undead Nightmare. Myślę, że 2-3 strumyczki. No i jeszcze niby te księcie Persii zostały. Ale to jest bardzo wątpliwe. Bo mnie jedynka tak zirytowała, że naprawdę będę musiał być zachwycony tą duszą wojownika, żeby obgrać pozostałe części. Pamiętamy? Krówki. No nie, krówki! Nie! Biedne krówki. Cieszę się, że nie wyszło na demoterka. Jak przeglądać szoty z własnego kanału? A nie mam pojęcia nawet. Szotami zazwyczaj się to zajmował. Znaczy klipy, które... Czekaj, nawet zobaczymy. Wejdźmy w taką fajną zakładeczkę. Tak, klipy, które na przykład ja robię, powiedzmy nie wiem, tego, gdzie jest ten stream? Tak, to był ten stream z tego streama, to pojawiają się w filmach, a klipy, które robią widzowie, są tutaj. Powinny być tutaj. Także dobra. Red Dead zakończony.